odcinku. Dawno, dawno mnie nie było. Jestem bardzo zaganiana, tak jak Wam pokazywałam tutaj też na moim community. Robiłam shorty, więc są te shorty na moim kanale, więc możecie je zobaczyć. No i mało było czasu, a miałam kilka tematów, żeby z Wami podyskutować. No ale tak się stało, jak stało, także długo mnie nie było, za co przepraszam. No ale mam nadzieję, że podglądaliście i obejrzeliście moje shorty z pracy, które staram się tak nakręcać, ale powiem Wam, że ten tydzień z Black Friday i teraz ten taki gorący sezon Christmas, no jest dużo pracy, dużo klientów i trochę mniej mam czasu na to, ale dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie ze mną są na kanale, którzy mnie oglądają, którzy mnie wspierają, mimo że tych filmów nie było ostatnio, no ale obiecuję, że się poprawię i że zobaczycie kilka odcinków na pewno do końca roku. No i przystąpmy właśnie do dzisiejszego tematu. Dzisiejszy temat, tak sobie pomyślałam, żeby pokazać Wam takie moje zaufane perfumy na święta, a w zasadzie takie pewniaki na święta, które możecie kupić dla znajomych, dla koleżanek, dla swoich ukochanych, albo może macie już je w swojej kolekcji, bo pewnie macie, bo oglądacie mnie i macie bardziej zaawansowane nawet kolekcje perfum. Więc przystąpmy do takiej czwóreczki, będzie to, przygotowałam sobie tu cztery perfumy i takie właśnie Wam zaraz pokażę. Słuchajcie, bardzo ciężko jest wybrać takie pewniaki. Pewniaki, czyli takie zapachy, które niezależnie od tego, słuchajcie, co sobie wymyślicie, ale wstajecie tego dnia i właśnie te zapachy są dla Was takie, że na pewno ten dzień będzie fajny, na pewno chciałybyście być otoczone takim zapachem. Dlatego nazwałam to pewniaki, bo są takie chwile, kiedy wstajecie właśnie rano i nie jesteście pewne, czym się spsikać, a są to takie zapachy, które niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, co się dzieje w Waszym życiu, dodają Wam takiej właśnie otuchy, pewności siebie, takiej radości, spontaniczności. Zawsze mnie intrygowało właśnie kupowanie, czy kupuje się właśnie zapachy ze względu na to, że są to pewne nuty, które Wy używacie, czy na przykład jest coś takiego, że kierujecie się z taką spontanicznością. Fajny by był to odcinek, myślę. Chociaż ja wydaje mi się, że coś takiego już robiłam. Ale powiedzcie mi, czy zawsze kierujecie się właśnie, że stawiacie na takie pewniaki, taki głęboki research, czy generalnie kupujecie spontanicznie. Pierwszym zapachem, słuchajcie, który kto ogląda mój kanał, wie, że one są ze mną bardzo, bardzo długo i na początku ja ich nie lubiłam. W zasadzie były to takie perfumy, którymi pachniała każda kobieta, no ale później bardzo się do nich przekonałam i bardzo cenię ten dom perfumeryjny, mianowicie Flower Bomb. Ja używam od dawna, mam dwie butelki, słuchajcie, nie wiem jak to się stało, tej wersji Bloom. Ta wersja Bloom jest taka bardziej airy, czyli taka powietrzna, rozkoszna, z tym kwiatem pomarańczy, z frezją, którą ja uwielbiam. Jest tam nuta taka woody, czyli taka drzewna i frezja też, ale jest bardzo ten zapach, bardzo soczysty, bardzo kobiety. Taka fajna interpretacja, bym powiedziała, świeżości, powietrznego takiego odzwierciedlnika Flower Bomb, bo on jest dużo, dużo, słuchajcie, delikatniejszy. Ta buteleczka jest taka właśnie obła, taka zupełnie inna, ale bardzo oryginalny bukiet, taki kwiatowy, który zawsze mi się sprawdza i w zasadzie jest takim charakterystycznym zapachem, kiedy ja jeszcze pracowałam w Polsce, to zawsze właśnie nim pachniałam i dzieci właśnie mi mówiły, że zawsze mnie jakby rozpoznawały po tym zapachu. Także to jest taki mój pewniak, słuchajcie, nie wiem, czy ta wersja jest jeszcze, ale widzę, ja Wam pokazałam w jednym z shortów, jak pięknie jest ozdobione w tego Victoria and Rolfa to drzewko Christmas Tree, na którym znajdujecie właśnie kolejne jakieś perfumy. Następnym, słuchajcie, zapachem, o którym ja już mówiłam i uważam, że jest to jeden z piękniejszych zapachów, jest to wersja zapachu Flax,
Tender, Light Estee Lauder. Ten zapach zawsze towarzyszy mi w pracy. Ja mam tu taką rozpiskę o tych zapachach. Teraz wyszedł nowy zapach. Jest też o nim Real Oasis Dawn, który doszedł tutaj do tej kolekcji. Jest to limitowanka. Natomiast Tender Light otwiera te 5 pięknych zapachów. Tutaj Estee Lauder. Jest zapach bardzo świeży, z zieloną herbatą, z bergamotką, z pięknym pudrowym gdzieś tam irysem. Daje taką ciepłotę, taką... Macie wrażenie, tak jak dzisiaj, tutaj to światło na mnie pada, bo jest dość słoneczne, ale bardzo zimno w Londynie. To właśnie taki pełen świeżości, pewnej takiej pozytywności, takiej radości, której czerpiecie i otwieracie właśnie dzień. On jest fajnym zapachem do otwierania, słuchajcie, dnia. Trochę mi się kojarzy z bubblegum, nie wiem dlaczego, ale przepiękny zapach i no, on mi towarzyszy zawsze, kiedy otwieram dzień, kiedy otwieram kanter właśnie na rozpoczęcie tego mojego dnia. Patrzę tutaj, bo wiecie co, nie naładowałam kamery i nie wiem, czy nie siądzie, mam nadzieję, że nie. Kolejny zapach, który ja używam codziennie i czuję się z nim wspaniale, wyśmienicie bym powiedziała. Jest to zapach, który no, myślę, że powtórzę, mimo że to jest Body Mist. To jest zapach number one, de Chanel, z pięknymi tutaj z kamelią, która jest taka rewitalizująca, pełna takiej, naprawdę daje mega energię i taką mega kobiecość. Jest w niej coś takiego, że kiedy powącham, czuję się wspaniale i jakoś tak wybitnie, bym powiedziała. Też tu są porzeczki, te wszystkie jagody czerwone. One też pewnie dają taką elektryzującą power, taką elektryzującą energię. Także gorąco Wam polecam. Ja mogę się rozgadać na temat tej Body Mist. Jest ona na mnie bardzo, bardzo trwała. Teraz nawet zimne, kiedy sobie na szal prysnę, jest coś pięknego, otulającego. I cała ta butelka, no wszystko jest dla mnie na tak. Kolejnym zapachem, który ja wiem, że jest letni, to jest taki Holiday in the Bottle. Estee Lauder go wylansowało bardzo dawno temu i on wiedzie prym właśnie w lato. Ale są kobiety, które używają całorocznie, dlatego powstała ta Eau de Parfum. Tutaj z kwiatem tiary, z sandalwood i słuchajcie, z pięknym, jakby takim emocjonalnym, pudrowym kokonat, czyli kokosem. Ten zapach właśnie, kiedy chcę trochę ciepełka, kiedy poczuć się tak bardziej bursztynowo, właśnie gdzieś mam jechać, to chętnie właśnie takiego pewniaka odkrywam i chcę się poczuć właśnie tak, że gdzieś tam ten holiday na mnie czeka, albo właśnie chcę mieć taki super dzień, pełen słoneczny, pełen takiego kaszmirowej, bym powiedziała, pewności siebie, to sięgam po niego. No i ostatnim zapachem, który uwielbiam, ale bardzo oszczędzam, słuchajcie, to jest ta wersja właśnie taka mleczkowa. Ja już odpowiadam, ja nie odpowiedziałam nigdy. Ona nie jest biała, to butelka jest rzeczywiście biała, która z Was zauważyła, natomiast no, zapach jest raczej... Chociaż nie, słuchajcie, on jest biały, czyli może jest jednak biały i jednak ta butelka jest od niego biała, czyli ten zapach jest biały, czyli przepraszam, bo chciałam zdementować, tam ktoś się kiedyś zapytał mnie i ja nigdy nie odpowiedziałam, ale no jednak zapach jest biały, on jest taki mleczkowy, a więc nowe tutaj ujęcie bezalkoholowe J'adore, to jest wyśmienity, specjalny zapach, ja bym powiedziała, na specjalne okazje. Ja go sobie właśnie tak oszczędzam, ale jest to taki pewniak, kiedy chcecie się poczuć bardzo tak jak boginki, tak samo jak tu Bronze Goddess Eau de Parfum, to właśnie on przynosi taką sensualność, taki czujecie te białe kwiaty, czujecie ten jasmin, czujecie tą magnolię, którą ja uwielbiam, która jest taka uwodząca i właśnie macie takiego pewniaka w kieszeni, a w zasadzie na swoim, nie wiem, w torebce, czy na swojej etażerce. Także to jest takich 5 zapachów, które ja Wam polecam, żebyście albo kupiły na święta, albo może przymierzacie do kupna, albo no, które ja uważam, że są takimi pewniakami, dają Wam tą odwagę z zapachami, na których się nigdy nie zawiedzicie. Słuchajcie, to by było na wszystko, na tyle dzisiaj. To słońce mi strasznie świeci, ale fajnie, bo jest ciepło, jest naprawdę bardzo zimno, słuchajcie. Ja umieram na shop floorze, naprawdę jest tak zimno. Zapraszam Was do subskrypcji, pamiętajcie, wspomagajcie kanał, oglądajcie, szerujcie, no i koniecznie do komentarzy, bo coś mało Was ostatnio, ja wiem, że mnie nie ma, to nie jest zachęcające, no ale gwarantuję Wam, że odpowiem. I na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, pa, pa.